Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Mam nadzieję, że macie coś do jedzenia, coś do picia minimalnie. Usiądźcie wygodnie, bo będziemy dzisiaj tuningować potwora Koenigsegga CCGT, który dołączył niedawno do mojej stajni. On już w grze chyba jest od jakiegoś czasu. No ale teraz dopiero udało mi się go zdobyć. Zresztą nie powiem, nie było to jakieś specjalnie trudne, żeby go zdobyć. Jak ktoś tam gra dużo w Forze, to nie powinno być to dla niego jakimś tam większym problemem. No i tak też było w moim przypadku. Zdobycie tego samochodu nie kosztowało mi jakoś dużo trudu. Jak początkowo zobaczyłem ten samochód, to myślałem, że to jest CC8S. A to jest CCGT, coś totalnie innego. Chociaż tego mam już zrobionego na potwora. No ale tak to wygląda. I zobaczmy, jak wygląda ta fura. To jest po prostu CCX, tylko że w wersji jakiejś tam GT, nie? CC po prostu, o, taki jest. I jakiś tam odciążony pewnie. No, ja już widzę, że z niego będzie dobry latawiec. Ja te Koenigseggi lubię robić sobie na takie stanterskie pojazdy. Patrzcie, tutaj w oryginalnym malowaniu mamy coś tam nawet napisane na tym, na dachu. Wszystko jest tu odciążone, wygląda na to. Nawet jakieś tam leciutkie, widzę, że zawiasy tu są do tych drzwi. Ciekawe, ile ta fura waży. Na pewno dane są tutaj w Forzie Horizon odwzorowane takie jak z rzeczywistości, więc na pewno sobie to sprawdzimy. Aha, światła, dobra, palą się. Też żarówka jest tylko w jednym reflektorze z każdej strony, żeby było lepiej. Nie, naprawdę, tutaj nawet jakiś specjalny lakier dają do tych samochodów, żeby on był lżejszy. To jest kosmos, co oni robią z tymi samochodami i mówię wam, dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Jak wam się podoba ten samochód, to koniecznie zostawcie łapę w górę oraz subskrypcję, żeby było fajnie. I tak, patrzcie, że niewiele tutaj opcji tuningu jest, no nie? Ale możemy zrobić swapa, no to już będzie dużo tych opcji tuningu. V8 Twin Turbo 5,1 litra? To jest dziwny ten silnik. Ja bym chciał posłuchać, jak ten Koenigsegg brzmi w standardzie, tak? Silnik wolnosący i te sprawy. Opony, możemy zrobić go na offroad. Ty, a może będziemy mogli zrobić go na drifta? Nie wiem, trzeba będzie to wszystko posprawdzać. Na razie spróbujmy go tak stuningować w miarę normalnie, a potem zobaczymy, co się da z nim jeszcze zrobić dodatkowo. Szerokie kapory dałem z tyłu. Podejrzewam, że felgi również mamy tutaj najlżejsze, jakie mogą być w grze. Z jakichś tam kompozytów plastelinowych, jakieś tam... Nie można zrobić go na drift, znaczy... Kurde... Wszystko można w Fordzie, ale nie ma takiego dedykowanego zawieszenia pod drift, nie? Więc tam będzie trochę ciężej. Tu możemy sobie blokadę ściągnąć. Cyk. Dobra, no. O, okej. No i tutaj już niestety, ale samochód wędruje do klasy X. Ja bym chciał zobaczyć, zawsze sprawdzam te samochody pod kątem tego, ile one mogą wyciągnąć w standardzie, znaczy w klasie S2, tak? Na godzinę. To jest samochód z 2008 roku. Daliśmy tutaj zawieszenie ogrodowe, dlatego że na tym zawieszeniu przeważnie fury trochę szybciej jeżdżą. Podejrzewam, że tutaj... What? Patrzcie, napęd na 4 koła zmniejsza nam niby prędkość maksymalną, ale wiemy, że w Forzie to różnie z tym bywa. W ogóle nie sprawdziłem, ile on ma mocy w standardzie. Czekaj, wagę? Ty, zgadłem. Patrzcie, czekajcie, ja zresetuję go na chwilę do ustawień. O, tu nigdy jeszcze nie wszedłem, ale dobra. Zresetuję go do ustawień fabrycznych. A tutaj mamy wszystko pokazane, dobra. Nie, to ja nic nie zainstalowałem mu nawet. No jak nie? Dobra, zaraz zobaczymy te fabryczne rzeczy. Tutaj mamy turbo, to nie. Dobra, no i... Czekaj, co ja tam zainstalowałem, że on się wpierniczył do tej klasy X? Coś musiałem włożyć mu niechcący, może właśnie turbo.
No, nie, bez tego. No dobra, 997 mamy. I tak, w standardzie on ważył 1100 kg, to jest jakiś kosmos. To jest jakiś kosmos, naprawdę malutko. 455 kW, czyli no niedużo, tak? Tej mocy tutaj ma. Udało się go podkręcić do 504 kW i 1101 kg więcej, znaczy no, o 1 kg więcej samochód waży. Czyli tam zjadłem na obiad, dwa obiady zjadłem i ważę kilogram więcej, no krótko mówiąc tak to wygląda. Wsiadam do takiego samochodu i ciul. Nie no, to jest masa własna samochodu, tak? Już tam nie myślę, że to masa kierowcy jest tutaj brana pod uwagę, no. Ale jak ktoś grubszy, to wolniej jeździ i tyle, koniec tematu. Ty, jak on brzmi, co to kurde? Z kokpitu brzmi fajnie, dobra, z zewnątrz? Fajna kosiarka. Ale hamuje, kurde, skubaniutki. Ja chcę go, ja chcę nim jeździć. Ja chyba go zostały w klasie S2. Zobaczymy, jak będzie się prowadził, no ale lekki jest, to musi dobrze latać. Ty, co on tak skręca dobrze? Wow! Wydaje mi się, że wysokiej prędkości maksymalnej to nie będzie miał. Ale skręca kosmicznie. Wow! To jest chyba jego ostatni bieg i tam około 350 coś szacuje, że będzie śmigał. Ale wow, pokaż mi jego tuning. Co my tam z nim możemy robić, bo jest kurde sztywny. No jak nie wiem co. Co jest sztywne waszym zdaniem? 340, no to tak jak myślałem, że koło tylu będzie jechał. Tak, tutaj mamy to. Możemy go obniżyć. A, bo ja tu wziąłem zawieszenie ogrodowe, no tak. Dobrze, no. Samochody czasami lepiej. Ty, on nie miał jeszcze docisku zwiększonego. Pierdzielony. Symulacja pokazuje 328. W klasie S2, no to może być problem. Dyferencjał mamy tak zrobiony. Dobra, to żeby lepiej się zbierał, to spróbujmy troszeczkę go zablokować. Zobaczymy, jaki doda rezultat. Ustawmy takie standardowe, wyścigowe ustawienie, jak mamy w większości samochodów. No i zobaczmy, co teraz będzie. Ze środka ta kamera mi się nie bardzo podoba, powiem wam, bo niewiele widać. Niewiele widać tutaj w grze. Hamulce są kosmicznie dobre. Ja muszę pojechać nim jakiś wyścig. Kosmicznie dobre są te hamulce, to jest jakiś szok, naprawdę. To będzie chyba dobry samochód do corneringu. Żeby robić na przykład jakieś strefy prędkości. Przynajmniej z tym standardowym silnikiem, bo auto całe jest bardzo lekkie, nie mam niewiele mocy, ale 340 km na godzinę to jest i tak dobra prędkość. Dobra, zobaczymy. Co ty, jak on robi te zakręty? Jak już straci trakcję, to jest trochę lipa, ale wow! Wow! Ja byłem pewny, że na drifcie ten autobus tam wyminę. Ty, no dobra, to trzeba go będzie pod ten... trzeba będzie go sprawdzić pod kątem corneringu. Myślicie, że na Goliacie go sprawdzić? Czy gdzie? Najlepiej to by było chyba zrobić jakąś strefę pomiarową, prawda? Brzmi bardzo fajnie, podoba mi się. Jak wam się podoba, to zostawcie łapę w górę, żebym wiedział, że wam się podoba, jak on brzmi. Czekaj, weźmy sobie może tak. Pojedźmy sobie na jakąś strefę pomiarową. No, o, tutaj. Nie, to jest driftowa, to na razie nie. Ale zobaczymy jeszcze. Mogłem jeszcze spróbować to zawieszenie standardowe, jak ono by sobie tam poradziło. No myślę, że mogłoby być nawet lepsze, chociaż statystyki na ogrodowym były wyższe. No, ciężko powiedzieć, nie?
Tam, gdzie jest dużo zakrętów, to będzie tutaj na przykład, ale no nie, to za mało, tutaj jeden zakręt tylko jest. Tutaj przed nami jest strefa pomiarowa, ja sobie wezmę tą kamerę tylko. Będzie mi lepiej... Wow! Będzie mi lepiej wyczuć furę. Tak, tu już się trochę ślisko zrobiło. No dobra, da się go wprowadzić w poślizg, to nie jestem zaskoczony. Trochę jednak mocy tutaj mamy i niewielka waga. No to sprawia, że... No tak, przy starcie jest... Jest ślisko, nie? Ale dopiero jak później wchodzi w grę aerodynamika, no to wtedy się robi, myślę, że ciekawie, nie? Dobra, startujemy. Dobra, tu mnie trochę wyrwało. Spróbuję na tej kamerce, bo nic nie widzę z tej maskowej. Zobaczmy. Nawet nie musiałem tak hamować jak... Tu mamy najgorszy scenariusz, jeśli chodzi o przyczepność. Czyli jedziemy z góry i mamy zakręt w dół, nie? To jest... większość samochodów się rozwala w takich miejscach. Ten CCGT poradził sobie śpiewająco. Jak pojedziemy w drugą stronę, powinno być jeszcze lepiej. Próbujemy. Tutaj niestety zawiodło zawieszenie ogrodowe. Dajmy to standardowe, tam niby trochę gorsze statystyki będzie miał, ale ja to tam w to nie wierzę. A czy to zawieszenie tam moglibyśmy też utwardzić, ale ono się tam czasami gliczuje na różne sposoby. No po prostu zróbmy tak jak trzeba i tyle, nie? Patrzę, czy coś tutaj jeszcze można by było ulepszyć, ale stabilizatory chyba są możliwe do regulowania już teraz. Potem sobie zrobimy jeszcze ten samochód na koksa. No i zobaczymy. Teraz niby... niby poprawił nam się cornering w tym samochodzie. Jakby możemy sobie pozwolić na lepsze przeciążenia na zakrętach, no bo to zawieszenie powinno raczej tak działać. To jest zawieszenie samochodu GT, więc no... A nie jakieś tam ogrodowe, zwykłe. Dobra, czekaj, a może spróbuję na tej kamerze z kokpitu trochę. O kurde, patrz, nic nie widać. No nic nie widać, tak słupek A jest wielkości chałupy, kurde. To już, nie, to ta kamera jest spoko. Ta kamera już jest lepsza. Zrypałem! Zjechałem na popocze. Nie lubię tej kamery, powiem wam. Z maski i tej, co przed chwilą mieliśmy. Z kokpitu jest jeszcze spoko, ale w autach, gdzie mamy fajną widoczność, nie? Niestety. Ale on skręca dobrze, ja pierniczę. No i znowu to samo! Dawaj, Koenigsegg. Podoba mi się ta furka, ale chyba najłatwiejszym w prowadzeniu samochodem jest ten Volkswagen elektryczny Fake Speak, kojarzycie go, nie? Ale oczywiście można by było lepiej tu pojechać. Spróbuję troszeczkę poluźnić ten dyferencjał, bo wydaje mi się, że przez niego mnie też trochę tu wywala. Dajmy tak do 50%. I poszedł, teraz się uda.
Będzie rekordzik czy nie? Nie będzie, tu miałem 270. No ale jakoś się tej drogi trzyma. Dobra, no fajny jest. Myślę, że są lepiej przyczepne samochody w Forzie Horizon, jak na przykład Radical RXC, czy właśnie ten Volkswagen elektryczny, którego już wcześniej sobie testowaliśmy, IDR bodajże tak się nazywał. Więc Koenigsegg do najlepiej przyczepnych nie będzie należał, ale będzie należał do takich alternatyw. Jeśli nam się znudzą te wcześniej wymienione, to myślę, że możemy sobie wziąć Koenigsegga i potestować. Zresztą myślę, że można w nim też zrobić jakiś tam inny tuning na przyczepność typowo i wtedy może nawet będzie się jakoś tam lepiej zachowywał. Ale teraz coś chyba, na co wszyscy czekali. Czas zrobić go na koksa. I cyk, custom upgrades. No, na standardowym silniku my już za dużo nie zrobimy. Tutaj trzeba stanowczych kroków. Twin Turbo V8 5.1 litra. Na razie nie będziemy brali tutaj napędu na 4 kapcie. Słuchajcie, jak włożyliśmy ten Twin Turbo, to już turbo więcej nie możemy zainstalować. Ciekawe czemu, szkoda trochę, chciałbym. Dajmy tu szersze kapcie z przodu trochę. Opon dalej nie możemy wymienić i nie możemy już w ogóle z tym silnikiem więcej nic zrobić, ale możemy jeszcze zredukować wagę i samochód waży teraz oszałamiające 1024 kg, co jest kosmiczna waga. Jak dla mocy 1000 kW. To jest chyba silnik. Z czego to jest silnik? Z jakiegoś innego chyba Koenigsegga, jak myślicie? No, podejrzewam, że kosmicznie będzie teraz jechał. 1000. Nie, czekaj, to nie były koni, to były KW. Kilowatów, tak? Pokaż. To jest 1000 kW, czyli jakieś 1300 koni mechanicznych i 1000 kg wagi. To może dobrze jeździć. Na razie damy napęd tylko na tył. Zobaczymy, czy na kierownicy dam go radę opanować. Może być ciężko. No i sprawdzimy też oczywiście prędkość maksymalną. Już na symulacji czegoś się o tym samochodzie dowiemy. Między innymi tego, że prędkość maksymalna może wynieść nawet 417 km na godzinę, czyli nie tak dużo. Ale jeśli zmniejszymy docisk aerodynamiczny, troszeczkę bardziej zablokujemy dyferencjał, to z 417 zrobi nam się 427. Proszę bardzo, na przykład, nie? Tutaj dajmy coś takiego. Hamulce. Warero. Na razie Arero. Właśnie, jak zmniejszymy do samego końca, to ile nam prędkości maksymalnej pokaże na symulacji? No, niewiele więcej, więc wystarczy sobie troszeczkę tutaj dać, żeby ten docisk... O! Docisk będziemy mieli trochę tam fajniejszy. Tutaj moglibyśmy jeszcze spróbować poszaleć. Jak już robimy taki szalony tuning w klasie X, to możemy jeszcze sprawić, żeby auto było mega niskie i miało bardzo, bardzo miękkie zawieszenie. Najbardziej miękkie, jak to jest tylko możliwe. I zobaczymy, co się będzie z nim działo przy dużych prędkościach. Jak wiecie, tutaj różne rzeczy potrafią się dziać z różnymi autami. Te najlżejsze dają różne rezultaty. Jedziemy na autostradę z dziadem. Tak, to jest z jakiegoś Koenigsegga hardkorowego. Wyrwało mi kierownicę. Jedną ręką dziada nie utrzymasz. Dobra. Skręca dalej mocno. Okej, jak już złapie trakcję, to leci. Leci dosłownie, człowieku. Przyspieszenie nieziemskie. Dalej... Wow! Wow! Dalej dość dobrze skręca. A może Goliata nim pociśniemy? Tylko na Goliacie to już sobie zwiększymy ten docisk, nie? Wow! Wow, ja nie wiem, jak nie mam skręcać, człowieku. Jest ultra skrętny. Nawet teraz. Dobra, hamuje dalej zajebiście. Tutaj już on jest, wiecie, te wersje torowe samochodów, one w standardzie
są już mega odciążone, a ten tutaj jeszcze go żeśmy odciążyli, nie wiem z czego. Chyba w rzeczywistości to już by nic nie miał w środku. Tylko silnik i kierowca. Nawet kierownicy nie ma. Dobra, już się coś zaczyna dziwnego dziać z nim. 6 biegów tylko. Ty, jak skręca! Jak on mocno skręca przy takich prędkościach. No wiadomo, jest to klasa X, więc tutaj już przesadzone rzeczy będzie robił ten samochód po prostu, nie? I będzie dobrze skręcał i będzie super przyspieszał i będzie miał fajną prędkość maksymalną, tak? No ale ja klasę X w ogóle nie biorę pod uwagę do wyścigów, tak? No bo nie można w klasie X się ścigać. Chyba że sobie takie wyścigi stworzymy, no to wtedy tak. Natomiast można robić różne tam strefy prędkości, tak? Właśnie, na przykład są takie strefy pomiarowe, gdzie tam się robi przesadzone jakby akcje, nie? Teraz dziwnie mi kierownica lata na lewo i prawo. To na pewno przez to zawieszenie obniżone i zmiękczone. Ciekawe jakby było na ogrodowym zawieszeniu, nie? Już z tym, z napędem na tył bardzo fajną trakcję ma, jeśli się tylko trochę rozpędzimy. No dobrze, no to sobie sprawdźmy teraz na przykład strefkę pomiarową. No, weźmiemy oczywiście tutaj docisk, zwiększymy, tak? Ale tutaj mamy coś. No to chodźmy sobie może z tej strony pojedziemy. Zwiększymy ten docisk, no myślę, że do maksa, bo tutaj mamy tak dużo mocy, że i tak jednostka sobie poradzi z takim oporem. I może trochę weźmiemy, nie będziemy przesadać z tym zawieszeniem, żeby to w ogóle jakoś jeździło. To utwardzimy troszeczkę samochód, nawet może nawet bardzo. Dostosowałem sobie teraz furkę tak, żeby wymiatała. Cześć, ja nie w tą stronę skręciłem, dobrze byłem ustawiony. Dobra. Więc tak, docisk chyba maksymalny. Cześć. Tak, docisk jest maksymalny. Tam jeszcze zawieszenie sobie poprawiłem troszeczkę. No i spróbujmy. Tutaj jest strefa strefa pomiarowa. Zobaczymy. I pójdziemy sobie na tamtą strefę, którą robiliśmy na początku, nie? Ależ on... Wow! Kurde, cholerny... Ach! Się wpierdzielił mi tutaj. O, dobra, może... Wow! Jedziemy na tą pierwszą strefę. Samochód jest dużo trudniejszy do opanowania teraz. No ale co tam, czekaj, to jest na pewno ta strefa? Gdzie ja jestem? Jezu, przejechałem za daleko, za szybki samochód, kurde, nie tu pojechałem. Dobra, jedziemy, bo jak tutaj gazu do końca dodasz, to człowieku... Od razu w ogrodzie lądujesz. Powoli. Ale może zajedziemy sobie z drugiej strony drogi. Albo może... O, stąd sobie zajedziemy na ten mościk, bo on tam jest taki... Pod tym kątem nie fajnie było tam na niego wjeżdżać. Nie wiem, czy tu i tak... Nie no, myślę, żeby się rozpędził do tej prędkości, co trzeba, nie? Dobra, próbujemy. Pierniczę. No powiem wam, że bardzo ciężko opanować tego wariata teraz. Ej, chyba pobiłem swój rekord. O kurde, i to znacznie. A i tak nie pojechałem najlepiej. No, ile mam? Top 5%. Kurde, miałem top 25 tutaj, na tej strefie. No, oczywiście tutaj nie próbowałem jakoś nigdy atakować, tak? Ale mimo wszystko... Wow.
Jakoś nie mogę. Pod górę powinna być lepsza trakcja, nie? A mnie wywala tutaj. Jezu. Jeszcze bym tak sobie sprawdził, co by zrobił ten Volkswagen. On jest przesadzony, jak wiecie. Tylko że on tu właśnie, on tu nie osiąga takich prędkości, żeby na tej strefie zrobić taką średnią jak ten Koenigsegg. Tam mieliśmy taką średnią prędkość, jak ten ma maksymalną, czyli no nawet więcej jak 280. Ten sobie tu nie poradzi, on tylko na jakieś tam super kręte drogi. Z takich jeszcze hardkorowych tuningów to ma McLarena Senna, która jest też zrobiona do klasy X, wymaksowana i zrobiona pod przyczepność. Super nim się robi w ogóle jakiekolwiek rekordy. I zobaczę, czy będzie mi lepiej w tym samochodzie od Koenigsegga. On troszeczkę gorszy ma promień skrętu, ale wydaje mi się, że jest stabilniejszy od Koenigsegga. Ach, ta zmiana. Dobrze, może w drugą stronę. No przecież Koenigseggiem walnąłem tutaj całkiem fajny rekordzik, jadąc sobie z góry. Senna ma chyba trochę gorsze przyspieszenie, ale ciężko mi powiedzieć. Obie fury są kosmiczne. Wow. Okej, ta Senna na pewno jest dużo stabilniejsza. Poszła maszyna. O człowieku! Prawie 300 km na godzinę. Dobra, to chyba Senna jest lepsza. Ja pierniczę, a mogłem to jeszcze lepiej zrobić. Na kierownicy, człowieku, jak tu rekordy. Ja pierniczę, jestem tak zadowolony z tego mojego postępu. W ogóle z tego, jak mi się dużo lepiej jeździ teraz na kierownicy w stosunku do tego, co było tam kiedyś. Że to jest szok. No nic, przetestowaliśmy sobie Koenigsegga CCGT. Co o nim myślicie? No ja myślę, że taka furka po prostu jakaś tam alternatywa dla innych po prostu samochodów, ale nie znowu jakaś tam najlepsza. Możliwe, że z napędem na 4 koła będzie z niego niezły latawiec, bo wydaje się, że to jest taki naprawdę mega, mega odciążony, odciążona wersja Koenigsegga. Nie można tutaj usunąć spoilera, ale można zmniejszyć docisk, więc myślę, że latać będzie jakoś tam konkretnie. No to sprawdźmy go jeszcze, napęd na 4 koła, opony offroadowe i sprawdźmy jakieś tam skoki. Wygląda sobie to teraz tak, no inne opony, inne zawieszenie, będziemy mieli troszeczkę inną wagę, mocy tyle samo, wiadomo, nie da się tego silnika zmienić, ale zrobimy sobie ten hardkorowy skok. No samochód jest bardzo lekki, więc myślę, że ma szansę polecieć no mega daleko. To jest ciekawa sprawa, bo jak mamy napęd na 4 koła, to dyferencjału nie da się całkowicie tutaj regulować. Zobaczcie, tu jest zablokowany, nie? Tak samo jak balans, nie możemy zmienić tego balansu w tym samochodzie. Ja jak robię na offroady, to przeważnie blokuję całkowicie dyferencjał. A to zależy od samochodu, tak, ale no tak sobie różnie tuninguję te autka. Zmniejszymy, żeby mieć jak największą trakcję, zmniejszymy tutaj ciśnienie do 1,5 bara. No i idziemy na chyba największą skocznię w Forzie Horizon. Cyk. Nawet na 4 buty, offroadowe zawieszenie, offroadowe opony, lecimy. Jeszcze raz. Cofnijmy sobie. Tutaj w jednym momencie już mi dobrze szło. Wbiłem sobie szósteczkę tutaj, tylko mnie trochę zarzuciło za bardzo chyba na tą stronę. Zobaczymy. O kurde, ale leci. Pierniczony. Jo pierdziele. Jaki latawiec z niego. Ty, on jest lekki bardzo. On będzie latał. Wsteczny wbiłem. Zamiast szóstki. Ja pierniczę. Dawaj maszyna. O.
Cholera, jasna, ale trudno tu trafić. Chyba na drogę bardziej najeżdżało, nie? O, dawaj. O. Idealny najazd. Doskonale. Dawaj. Nie złapał mi tego skoku, co? Ej, on się... Ła, to się w powietrze jakoś wywraca, ale idealnie najechałem teraz. Chyba nie trafiłem w bramki. Teraz mi ładnie wylądował tutaj, tak na prosto. No, fajnie. Zajebiście, dawaj. Nie! Kurde, cofaj. Kurde, już myślałem, że cofanie mi się zablokowało. Teraz będzie idealnie, bo sobie tam ten samochód rozwaliłem. O. Dawaj! Kierownica. O, odłączyła mi się na chwilkę. Nie. Jeszcze raz. Podczas gdy pada tutaj, to jest w Fordzie właśnie takie zjebane trochę, że jak dotykasz pada, to ci się kierownica odłącza na chwilkę. Piernicze ten skok. Ja wale. Nie no, ale tam widzieliśmy, że trochę. No ładnie tam dojechał, nie? Jak tam wyskoczył trochę z tej skoczni, to nawet coś tam poleciał. No są takie trudne też skoki. Jak na przykład tutaj, gdzie mamy mało miejsca, żeby się rozpędzić. Właśnie tam są najlepsze takie dzikusy, które ledwo dają się opanować, ale jak opanujesz, to możesz skoczyć jakieś przesadzone odległości, nie? Tutaj. O! Aha, bo dobra, ja mam wyłączone chyba to naliczanie tego skoku. Nie wiem, nie zaliczyło mi tego skoku, nie wiem czemu. Koenigsegg chyba jest za szybki. Nie nadąża to liczyć tego. Nie wiem, no moi drodzy. W każdym razie ciekawe auto. Myślę, że ja sobie zrobię pod wyścigi takie na standardowym silniku w klasie S2, chociaż może nie będzie najlepsze, bo widzieliście, że Senna była w stanie rozwalić tą furę, no bez większego mojego wysiłku nawet. Także no, dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Zostawcie łapę w górę, jeśli wam się podobało i do następnego. Hejka!